pracę pani Jolanty mogliśmy podziwiać kilka miesięcy temu w naszej galerii, a dzisiaj zaprezentuje nam technikę, metody wykonywania tych prac. Witam państwa i panią i zapraszam. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie na takich, powiedzmy sobie, warsztatach, a może bardziej na pokazie. Tak, może zacznę od tego, że powiem państwu, co jest potrzebne do tego, żeby szyć patchworki. No przede wszystkim oczywiście maszyna jest potrzebna do tego. I może od razu powiem, że tak jak stoi ta moja maszyna, to ona nie stoi dobrze, ponieważ tak naprawdę do szycia patchworków ta maszyna powinna być wpuszczona w blat. Ja tak w domu mam, prawda, że ten blat, maszyna powinna być równa z blatem. Tak, i takie podstawowe rzeczy, które są potrzebne do szycia patchworków, to są tak zwane takie maty samogojące. Ja mam tutaj taką małą matę, ale tak na co dzień, jeżeli się szyje, to dobrze, że ta mata jest duża, ona jest po prostu wygodniejsza. Do czego są potrzebne te maty? Na tych matach układamy tkaniny i je kroimy, bo tkaniny kroimy nie nożyczkami, a nożem krążkowym. To jest taka druga rzecz oprócz maty, która jest potrzebna. Kroimy nożem krążkowym, bo gdybyśmy mieli kroić tkaniny nożyczkami, to raz, że trudno by je było równo, prawda, jakieś tam różne pasy, prostokąty i tak dalej, równo wyciąć. A po drugie, trwałoby to bardzo, bardzo długo, prawda? Nożem krążkowym można je ciąć bardzo równo i przy tym bardzo szybko, bo kilka warstw naraz można ciąć, co państwu zaraz zaprezentuję. I trzecia rzecz konieczna to tak zwane liniały. Ja tylko takie dwa takie podstawowe przyniosłam, takie linijki. Jak państwo pewnie widzą, to są zaznaczone miary, centymetry, czasem mogą to być cale. Jakieś kąty, prawda? Także nie musimy jakoś osobno centymetrem odmierzać jakiejś szerokości czy długości, tylko przykładamy liniał, prawda? I tnąc jednocześnie odmierzamy sobie szerokość, możemy kąt sobie jednocześnie tak ustawić, że pod odpowiednim kątem kroimy, więc to jakby usprawnia bardzo pracę, prawda? Więc właśnie taka mata, nóż krążkowy i takie właśnie liniały do patchworków, to są te elementy, które są, no można powiedzieć, niezbędne. Ja już sobie tak tutaj przygotowałam, już sobie ułożyłam je na tej właśnie macie samogojącej. Tutaj na razie przyłożę tak z brzegu, żeby odciąć, no żeby te wszystkie tkaniny były, bo ja staram się je równo ułożyć, ale oczywiście one nie są równiutko ułożone, więc ja sobie taki margines tutaj wykroję, żeby one były równo. O. Proszę zobaczyć, tu mam 6 warstw i 6 warstw od razu ukroiła, prawda? Nożyczkami każda bym cięła, a to jeszcze równo, żeby to uciąć, to jest niemożliwe. I sobie tutaj to kroję. No to odkładam, bo na razie jest mi, powiedzmy, niepotrzebne. I tutaj to dzielę na, będzie 9, żeby jeden pasek odkroję. I proszę zobaczyć, tak szybciutko mam tutaj wykroić. Tu 6 pasków, 6, prawda? Mam wszystkie paski przygotowane, trwa to moment. O, i już mam taki kwadracik, który na środku powinien się znaleźć. Środek, prawda? Na tym środku sobie przykładam teraz ten kwadrat, który mi się chyba gdzieś zapodział, właśnie jest. Dobrze, to sobie przykładam tutaj. Oczywiście jakaś inna tkanina w innym kolorze, żeby dookoła, prawda, przyszyć prostokąty. Tamten kwadracik, tak? Prawa strona do prawej, żeby tutaj przyszyć. No to muszę teraz przyszyć. Już kontynuuję, już będzie dobrze. Na ręce patrzą, to się dopracuje. Proszę? Jak na ręce patrzą, to się dopracuje. No właśnie, tak. Jak chciałby to, żeby Pasia, to niekoniecznie tak wyjdzie. Tak, jest modelne. To mi pewnie tak ładnie nie wyjdzie, jak szyję w domu, bo zawsze jestem stresna, bo się ktoś na ręce patrzy. Dobrze, ale tutaj przypnę. O, i proszę zobaczyć, mam już tutaj drugi boczek przyszyty, prawda? Teraz trzeci, znowu kawałeczek tak przymierzam sobie, ile mi tu będzie potrzebne. I znowu jak przyszyję i odwinę, to będę miała trzeci boczek, tak? Thank you.
ale to nie szkodzi, bo sama istota jest ważna. O, prawda? Już przeszłam następny. No, tak? No i teraz znowu dookoła świata, prawda? Teraz następny tutaj. Coraz te paski są dłuższe. Większego, to możemy takich elementów, takich bloków ileś uszyć. Te bloki też mogą być duże albo malutkie, prawda? Różnych rozmiarów. I proszę zobaczyć tutaj, to uszyłam też właśnie tą metodą. To jest pojedynczy blok. Tylko co ja tutaj zrobiłam? Z jednej strony te paski są węższe, a te są szersze. I to daje taki efekt, prawda? Takiego, na przykład tutaj to widać, takiego jakby półkola, prawda? To jak zaczynałam przyjść, to proszę mi wierzyć, że prułam, że nieraz chciałam wrzucić, w ogóle potraciłam cierpliwość. Ale w miarę szycia po prostu ma się coraz większą wprawę i potem też nie jest problem, żeby to... Jeszcze do wyjściowej. Równo.